skupiamy się na tym, co nam się należy, zamiast na tym, co już w tym życiu mamy. Chcesz być Ronaldo czy Ronaldo? Twój wybór. Że każdy z tych 13 jakby wymogów, o których mówi tutaj Tim Grover. Siema wszystkim, zaczynamy kolejną serię vlogów, ale co się działo przez ten wcześniejszy tydzień, co się działo wczoraj, bo ta seria vlogów miała się zacząć wczoraj, aczkolwiek miałem pewien problem, wszystko wam opowiem zaraz. Biorę się za jedzenie śniadanka, mamy tutaj tahini z miodem i dżemem oraz tosty żytnie. Także biorę się za jedzenie tego śniadania, omawiam wam co się działo, a potem ciśniemy na trening, bo trzeba robić formę. Zaczynamy mocnym przygotowaniem się do zbliżającego się sezonu i mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Także już teraz zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i lecimy! Dobra, ja już zjadłem śniadanko i sytuacja wyglądała tak, że vlog się miał zacząć wczoraj, aczkolwiek wczoraj miałem jakieś zatrucie pokarmowe, w niedzielę zjadłem płatki owsiane z orzechami na kolację i nagle mnie zaczął po tej kolacji boleć brzuch. Nie wiem, czy to przez płatki owsiane, to tak naprawdę mogło być przez wszystko, co zjadłem w ciągu dnia, ale nie ma co do tego wracać. Brałem tam jakieś zioła, oczywiście herbatki ziołowe też piłem. Przeszło mi dzisiaj, już jest wszystko ok, czuję jeszcze lekkie takie zamulenie, ale to do jutra na pewno przejdzie. No i ten całe dwa tygodnie wcześniej oczywiście było poświęcone na święta, Sylwester. Miałem w tym czasie takie treningi luźniejsze, gdzie bawiłem się piłką, freestyle, do tego trochę techniki fundamentalnej i wytrzymałości, co możecie zobaczyć właśnie teraz na filmiku, czyli po prostu moja psychika odpoczywała od takich typowych treningów piłkarskich i było też ich dużo mniej. Ja po prostu potrzebowałem tego, czuję, że to jest taki okres przejściowy, który później właśnie sprawi, że ja będę w okresie przedsezonowym będę w stanie być po prostu takim gościem, który jest już przygotowany psychicznie, fizycznie na to, żeby dawać siebie na każdym treningu 100%. I tak teraz właśnie to czuję, jestem mega wypoczęty, czuję się mega dobrze. Już nawet w tym okresie przejściowym czułem się bardzo dobrze, jeżeli chodzi właśnie o przygotowanie fizyczne i techniczne. No i dzisiaj lecimy na pierwszy trening, ten trening miałem robić wczoraj, miałem też dzień zaczynać zimnym prysznicem, ale chcę dać jeszcze organizmowi czas na to, żeby się przyzwyczaił, bo wiadomo, że tam jakieś takie wejście do tej zimnej wody to jest dla niego stres i nie chcę jeszcze go jakby przeciążać po tym zatruciu. No i co, ja biorę się za ułożenie treningów, śniadanko zjedzone, jeszcze tylko kawka i widzimy się w drodze na trening. Dzisiaj mocny trening pod technikę fundamentalną i obserwację. Będziecie korzystać na pewno. Jazda! Chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną taką ważną rzecz, zanim wyjdę. Mianowicie nastawienie nasze do życia ogólne. Wrzuciłem przed chwilą na Facebook i na Instastory taki krótki post odnośnie tego, za co powinniśmy być wdzięczni. Jeżeli mamy rodzinę, mamy czystą wodę w domu, mamy jedzenie, mamy w ogóle gdzie spać, czyli mamy dom, możemy sobie powiedzieć, jestem wdzięczny. W momencie, kiedy nie mówimy, że jesteśmy wdzięczni za takie małe rzeczy, zaczynamy być negatywni, bo skupiamy się na tym, co nam się należy, zamiast na tym, co już w tym życiu mamy i przez to właśnie jesteśmy negatywni. Jeżeli będziemy się skupiać na tych rzeczach, które mamy, będziemy za nie wdzięczni, to będziemy w stanie osiągać więcej, ponieważ nasze nastawienie będzie pozytywne. Lecimy na trening. Wziąłem rzeczy do kąpania. Ruszyła. Mamy, to się trzyma. Czy to jest Ronaldo? Czy Rolando?
To będzie Ronaldo czy Ronaldo? Twój wybór. 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 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
Jest? Jest, chodź. Bo ostatnia już była nawet ok. Dobra, jest. Nagrywanie, mam 25% baterii, więc pokażemy wam kolejne ćwiczenia. Skanowania i ostatni moment, to jest moment, kiedy decydujecie w zależności, czy pojawi się liczba parzysta, czy nieparzysta, czyli wasza decyzja jest zależna od tego, jaka pokazuje się liczba. Jeżeli jest nieparzysta, to waszym zadaniem jest... Słychać i może być trochę krzywo ustawiona kamera, bo skończyła mi się bateria po prostu w tej mojej kamerze głównej. Teraz przechodzimy na lewą nogę, cały czas powtarzalność w każdym ćwiczeniu osobnym, które przed chwilą łączyliśmy, czyli podanie, Mati robi wrzutkę, potem zagranie górnej piłki przekątnej i wycofana, to też robimy dopiero w drugim ćwiczeniu i w trzecim ćwiczeniu robimy oczywiście zwód i strzał, czyli te trzy ćwiczenia, które łączyliśmy, teraz maksymalna powtarzalność wszystkimi piłkami, które są dostępne.
Dobra, właśnie wróciłem do domu. Jem sobie posiłek potreningowy. Tutaj jest soczewica z burakiem, z awokado oraz ogórkami kiszonymi. To nie jest jakby mój posiłek cały potreningowy, bo przed chwilą też zjadłem gołąbki, które zrobiła moja mama. Zdrowe gołąbki z mięsa z indyka oraz naleśniki zrobiła po prostu z mąki ryżowej, z mąki jaglanej, więc maksymalnie zdrowo. Zjadłem parę tych naleśników w trakcie, kiedy gotowała mi się ta kasza. Znaczy nie kasza, tylko soczewica, co ja mówię. Jeżeli chodzi o trening, no to trening naprawdę był bardzo intensywny. Były tam połączenia ćwiczeń technicznych pod taką technikę fundamentalną. Chciałem, żeby w tych ćwiczeniach było jak najwięcej częstotliwości dotknięć, dlatego też graliśmy tak jakby od bloczka, żeby cały czas ten kontakt z tą piłką był. Do tego oczywiście było skanowanie, bo tak jak mówiłem, cały czas dodaję obserwacje w każdym ćwiczeniu. No i jem sobie ten posiłeczek i muszę ogarnąć jeszcze dzisiaj na pewno wysyłkę książek, ponieważ jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, jeżeli nie, to tutaj się gdzieś pojawi nazwa. Zakupiłem 30 sztuk książek do sprzedaży, książki Nieustępliwy. Książka, która całkowicie zmieniła moje podejście mentalne, przełamała wszystkie bariery związane z brakiem pewności siebie, ze strachem, z takimi elementami, które po prostu blokują nas przed tym, żeby na treningu czy na meczu pokazywać 100% swojego potencjału. No i bardzo fajnie odebrała moja społeczność tą książkę. Jestem zadowolony. Ja mogę Wam po prostu powiedzieć, że będziecie też niesamowicie zadowoleni z tej książki, bo to, jaki tam przekaz Tim Grover, czyli jeden z najlepszych trenerów mentalnych na świecie, trener mentalny Kobe Bryanta, ja zawsze chyba mówię Bryant, to się mówi inaczej. Ja też te wszystkie elementy, które są tam opisane, zamieniam sobie na piłkę i opisuję na moim blogu, też nazwę znajdziecie tutaj, jest tam odnośnie pewności siebie post, który naprawdę też może wpłynąć na to, że Wasza pewność siebie wzrośnie. Zostało jeszcze 7 sztuk książki, także tak jak mówiłem, bardzo fajnie się ona odebrała i tak jak powiedziałem, na pewno tego nie pożałujecie. No i będę musiał po prostu je wysłać dzisiaj jeszcze, także pojadę załatwić to na poczcie, na kurierze oraz paczkę w ruchu też będę wysyłał, bo są takie 3 opcje wysyłki. Łapeczki w górę, subskrypcje, jeżeli tego nie robicie, ja biorę się za jedzenie. Jazda. Tutaj mam te książeczki. Oczywiście Tim Grover Nieustępliwy, to jest taka fajna rzecz, którą mówi Kobe Bryant. Tim Grover wie więcej niż ktokolwiek o mentalnej stronie sportu. Ta książka pozwoli Ci odkryć, do czego jesteś zdolny, uzyskać wyniki, o których nawet nie marzyłeś i osiągnąć najwyższy poziom sukcesu, a potem spiąć się jeszcze wyżej. Mega książka, oczywiście możecie ją jeszcze zakupić u mnie na stronie, link też jest oczywiście w opisie. Nie wiem, czy już chyba to mówiłem. No i dzisiaj część z tego zniknie, zostało już tylko 7 sztuk, także bardzo dobra decyzja dla osób, które kupiły. Ja zaraz zabieram się za ogarnianie tego, żeby to wszystko poukładać, dopiąć w kwestii logistyki, czyli jak to przewieźć po kolei, bo muszę jechać na Pocztę Polską, do kuriera oraz wysłać niektóre książki w ruchu, w tym kiosku, tak, w tym kiosku. Także co, będziemy widzieć się pewnie wieczorem, szybkie przejście. Dobra, nie wiem, czy je w ogóle widać. Książeczki wysłane, zrobiłem też zakupy, żeby mieć ogólnie posiłki poukładane na cały okres. Znaczy nie na cały okres, bo jeszcze nie wiem dokładnie, jak będę trenował w tym okresie. Jutro w środę mamy pierwszy trening klubowy, więc tam się wszystko wyjaśni, jak będą wyglądały nasze treningi w klubie. I wtedy sobie te treningi indywidualne po prostu poukładam tak, żeby mieć idealnie dopasowane do tych właśnie klubowych. Też teraz będę pracował nad wytrzymałością, etap drugi z mojego programu na wytrzymałość, także osoby, info do wszystkich osób, które mają ten program, już przestajemy pracować nad etapem pierwszym, przechodzimy tylko na etap drugi, czyli wytrzymałość ogólna, ale bardziej taka forma specyfiki dyscypliny oraz powtarzalność sprintów, czyli też to właśnie co dyscyplina, jaką jest piłka nożna, wymaga od zawodnika, czyli częste zmiany kierunku, przyspieszenia, zwolnienie i to wszystko mieszane z technicznymi elementami. Czyli zaczynamy już tylko etap drugi, a tak samo ten etap drugi już będę wprowadzał. No i wracam do domu, przeczytam Wam 13, nieustępliwa 13, tak to się nazywa, 13 takich zasad, które Tim Grover przekazywał osobom, z którymi współpracował, czyli ten trener mentalny, jeden z najlepszych trenerów mentalnych na świecie. I ja będę po prostu w każdym vlogu jeden z tych tematów poruszał i omawiał, przekładał na piłkę nożną. Także tak, ja wracam do domu, przeczytam Wam te 13 punktów już w domu i to będzie zakończenie tego vloga, no ale to co się będzie działo dalej, no to zobaczymy, ja lecę do domku. Dobra, dotarłem do domu i mamy tą nieustępliwą 13, którą Wam zaraz przeczytam. Jeszcze jest najlepsze to, że każdy z tych 13 jakby
wymogów, o których mówi tutaj Tim Grover, ma numer jeden, bo Tim Grover mówi, że w momencie, kiedy on na przykład wręcza jakiś list, gdzie jest napisane, że dzięki tym 10 sposobom osiągniesz fajną siłę, która pomoże ci się dobrze przygotować, albo dzięki tym 10 zasadom będziesz szybciej się regenerował, albo dzięki tym 10 zasadom będziesz szybciej dochodził do zdrowia, każda jedna zasada, każda jedna wskazówka ma dla niego taką samą wartość. Więc nieważne, czy czytasz pierwszą, czy 13, musisz ją zrobić, żeby albo osiągnąć lepszą siłę, technikę, każdy ogólnie aspekt, który wymaga od ciebie pewnych jakby założeń. Ale dobra, przechodzimy do nieustępliwej trzynastki. Nieustępliwa trzynastka. Kiedy jesteś wymiataczem? 1. Wymagasz od siebie jeszcze więcej, choć wszyscy inni mają już dość. 1. Wchodzisz do strefy, odcinasz się od wszystkiego i przejmujesz kontrolę nad tym, czego nie da się kontrolować. 1. Dokładnie wiesz, kim jesteś. 1. Masz ciemną stronę, która nie chce być grzeczna. 1. Nie przeraża cię presja, karmisz się nią. 1. Wszyscy czekają na ciebie, wciskając przycisk z napisem w razie niebezpieczeństwa. 1. Z nikim nie rywalizujesz, znajdujesz słabe strony przeciwnika i atakujesz. 1. Decydujesz, a nie sugerujesz, znasz odpowiedź, kiedy inni nadal zadają pytania. 1. Nie musisz kochać swojej pracy, ale uzależniasz się od jej efektów. 1. Wolisz budzić strach niż sympatię. 1. Ufasz jedynie garstce ludzi, lepiej żeby ci, którym zaufałeś, nigdy cię nie zawiedli. 1. Nie uznajesz porażki, wiesz, że istnieje kilka sposobów na zdobycie tego, do czego dążysz. 1. Nie świętujesz sukcesów, bo zawsze chcesz więcej. Niesamowite 13 zasad, które są w tej książce opisane w taki sposób, że po prostu otwiera totalnie głowę, przełamuje wszystkie bariery i dzięki temu po prostu możecie szybciej osiągać sukcesy, bo wiadomo, że właśnie w głównej mierze to nasza głowa blokuje nas czasami przed właśnie osiągnięciem jakiegoś tam rezultatu. To jest 13 zasad, które będziemy poruszać w każdym następnym vlogu. Jest ich 13, więc przez 13 vlogów będziemy po prostu każdą z tych zasad omawiać na samym początku trwania vloga, czyli od samego rana. Po zimnym prysznicu oczywiście będziemy przechodzić do przeczytania rozdziału. Ja będę sobie to wypisywał, uczył się z tego i dzięki temu wy też będziecie mogli po prostu z tego korzystać. Także tak to będzie wyglądało. Oczywiście to już jest końcówka tego vloga. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Wolę o tym przypominać, bo słyszałem, że jeżeli o tym przypominamy, to osoby naprawdę później klikają ten przycisk, a jest to naprawdę ważne i motywuje mnie do ciągłej pracy, a bardziej inspiruje, bo wiem, że po prostu mogę więcej osób zainspirować, ale ja też miałem, już Wam to mówiłem, że w momencie, kiedy zakładałem kanał, to zależało mi na tym, żeby choć jedna osoba została zainspirowana. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli macie jakieś pomysły odnośnie tworzenia tego vloga, odnośnie jakichś filmów, co chcielibyście zobaczyć w tych filmach, to będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz, bo on też fajnie wpływa na zasięgi i my widzimy się już w kolejnym vlogu. Pozdro!